Odpowiednio dobrany materac to gwarancja komfortowego wypoczynku. Nasza pozycja podczas spania powinna być stabilna, a kręgosłup prawidłowo podparty. Dziś opowiemy o tym, jaki materac wybrać pod kątem twardości, który nam to zapewni. Justyna Dubiel, zapraszam na odcinek. Wybór materaca rozpoczynamy od wyboru rodzaju materaca. Do wyboru mamy m.in. materace sprężynowe, piankowe i kieszeniowe, które różnią się pod względem ceny i materiałów, z jakich zostały wykonane. Wybór uzależniony jest więc od Waszych preferencji i możliwości finansowych. Kiedy zdecydujemy się już na rodzaj materaca, który chcemy zakupić, przechodzimy do wyboru jego twardości. Tutaj musimy mieć na uwadze masę ciała osoby, która będzie go użytkować. Im większa waga ciała, tym większy nacisk wywierany na powierzchnię materaca. Dzięki odpowiedniej twardości materaca utrzymamy kręgosłup w stabilnej i prostej pozycji. Nie będziemy się w nim zapadać, ani wręcz przeciwnie, nie będzie dla nas zbyt twardy. Przy wyborze materaca należy więc zwrócić uwagę na stopień jego twardości, oznaczony symbolem H1, H2, H3 albo H4. Litera H pochodzi od słowa hardness, oznaczającego po polsku twardość. Im większa cyfra przy literze, tym materac będzie twardszy. Każdy stopień twardości przeznaczony jest dla osób w konkretnym przedziale wagowym. Warto zaznaczyć, że twardość materaca, na przykład H2 u jednego producenta, nie będzie idealnie odpowiadała twardości materaca u drugiego producenta. Nie ma jednej standaryzacji, która narzucałaby producentom określone warunki produkcji konkretnej twardości materaca. Dlatego wybór twardości materaca rozważamy tak naprawdę zawsze dla materaca konkretnego rodzaju od konkretnego producenta. Twardość materaca H1 oznacza materac miękki, odpowiedni dla dzieci i drobnych osób o wadze do 60 kg, natomiast najczęściej wybierany jest tylko dla dzieci. Materace H2 to idealne rozwiązanie dla osób z przedziału wagowego od 50 do 80 kg. Materace o tym stopniu twardości będą dobrym wyborem dla osób, które lubią spać na miękkiej powierzchni, ale także dla tych, którzy wolą nieco twardsze materace. Kolejny stopień twardości stanowią materace z oznaczeniem H3, które będą dobrym wyborem dla osób z przedziału wagowego od 70-80 kg do 100-110 kg. Osoby o mniejszej wadze nie powinny decydować się na tak twardy materac, ponieważ zbyt twarda powierzchnia spania może skutkować bólami kręgosłupa. Materace H2 i H3 przeznaczone są dla osób o średniej wadze i są wybierane wśród klientów najczęściej. Materace o stopniu twardości H4 uważane są za bardzo twarde. Ten wariant obejmuje najtwardsze materace dostępne na rynku, które przeznaczone są dla osób o wadze powyżej 100 kg. Materace o stopniu twardości H4 wypełnione są trwałymi materiałami odpornymi na duży nacisk. Materac ma dostosować się do naszego ciała, dlatego zbyt miękki albo zbyt twardy materac będzie stanowił po prostu zły wybór. Warto wspomnieć również o materacach strefowych. Tego typu materac różni się twardością w poszczególnych częściach, na przykład zapewnia miękkie wsparcie dla ramion, a twardsze dla bioder. Jednak różnice pomiędzy poszczególnymi jego częściami nie są bardzo wyczuwalne. Natomiast osoby niższe mogą nie trafić swoją sylwetką w odpowiednią strefę. Materace strefowe nie będą również odpowiednie dla osób, które śpią w różnych pozycjach. W różnych pozycjach, niekoniecznie prostopadle względem górnej krawędzi łóżka. Zamiast skupiać się na materacu strefowym, warto zainwestować w regulowany stelaż, na przykład Trioflex, który pozwoli nam uzyskać bardziej wyczuwalne efekty dopasowane do naszych potrzeb. Stelaż regulujemy w tych miejscach, w których chcemy zmienić odczuwalną twardość materaca. Co w przypadku, gdy dysproporcja pomiędzy dwiema osobami śpiącymi na jednym łóżku jest duża? W tej sytuacji warto zakupić dwa osobne materace i dwa osobne stelaże, każdy odpowiednio dostosowany do potrzeb konkretnej osoby. W tej sytuacji również powinniśmy zwrócić uwagę na to, aby materace na całej szerokości były wypełnione tym samym materiałem, czyli lateksem albo pianką. Dzięki temu uzyskamy gładką powierzchnię spania na całej szerokości łóżka. W tym przypadku materace kieszonkowe nie będą jednak dobrym wyborem. Posiadają one na boku dodatkową piankę, która w miejscu na łączeniu dwóch materacy będzie odczuwalna inaczej. Bardzo się cięłam, było ok, ale troszeczkę nie siadło.
Asortyment materaca w naszym internetowym salonie meblowym twojemeble.pl jest naprawdę bogaty i zróżnicowany, więc znalezienie wygodnego materaca spełniającego nasze wymagania nie powinno stanowić żadnego problemu. W dobry materac naprawdę warto zainwestować i rozłożyć jego zakup na przykład na wygodne raty dostępne w naszym salonie. Czasami lepiej kupić tańsze łóżko, a zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na materac. Idealnie dobrany materac możecie dokupić również do łóżka, na którym teraz siedzę, czyli do półkotapczanu. O półkotapczanach opowiadaliśmy więcej tutaj. Mam nadzieję, że nasz film będzie dla Was pomocny. Jeśli macie inne pytania o to, jak dobrać idealny materac, zostawcie je w komentarzach pod tym filmem, a nasi specjaliści na wszystkie odpowiedzą. Do zobaczenia!